Jak to wygląda z tej odległości? Nie wiem, człowiek zawsze klika, żeby to wyglądało po ludzku, a to zawsze jest to samo. No i o co mi chodzi, do czego piję? No i w mojej miejscowości są dwa nadajniki telekomunikacyjne i zawsze oba są, jak to się mówi, obciążone na maksa, dlatego ja mam prędkość w internecie około 20 mega na sekundę, gdzie mam po prostu 150 albo nawet więcej powinienem mieć. No niestety, jak to się mówi, jak jest mało miejsca do budowania infrastruktury telekomunikacyjnej w danym miejscu, w danej miejscowości, to władza i ludzie po prostu nie chcą się zgodzić, bo im to przeszkadza. Ale mieliśmy piękny rozbłysk promieniowania kosmicznego i wyrzut masy w jednym. Poczekajcie. Tego nie chciałem. Powiem wam szczerze, jestem zdziwiony. Dlaczego to się, kurde, cały czas mi włącza nie tak jak trzeba? A ja pierdzielę, po prostu. O, o to mi chodzi. No i. O, właśnie. Jeszcze raz sobie obejrzyjmy. I patrzycie się na południowo-wschodni róg tarczy słonecznej. 3, 2, 1. Gigantyczny wyrzut masy. I teraz pomyślcie, że gdyby właśnie to było wycelowane prosto w ziemię, to byśmy mieli tutaj totalny zanik zasilania. Jeszcze raz obejrzyjmy, bo to jest bardzo ciekawe. Południowo-wschodnia część Słońca. Patrzcie się teraz, 3, 2, 1. Gdyby to uderzyło bezpośrednio w naszą planetę, byśmy mieli bardzo poważny problem. Nie mówię już o samym naelektryzowaniu górnych warstw atmosfery, ale o ogromnym zaindykowaniu energii na kilometrowych liniach przesyłowych, co by doprowadziło do przeciążenia systemu elektroenergetycznego na całym świecie. Dziękuję i pozdrawiam i życzę mi nocy. Piorun Burza, elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości. Dobry wieczór, to jest kolejna prognoza pogody kosmicznej spaceweather.live.com. Regiony występowania plam słonecznych. Dalej obserwuję region 3697, ale także 3703. W tym regionie jest 5 plam, ale w tamtym jest 13. I co tu się dzieje? Rozbłyski słoneczne. Mamy prawą, lewą oraz część środkowej części Słońca. Aktywność słoneczna przesuwa się dynamicznie i obecnie wynosi C3.36. Ale najwyższa z ostatnich 24 godzin to mieliśmy M1.66. Dziury koronalne brak na razie. Koronalny wyrzut masy, no coś się dzieje. Za chwilę do tego powrócimy. Monitoring protonów. Protony już delikatnie schodzą, ale mieliśmy S1, co oznacza S1? Słaba burza promieniowania kosmicznego. Tu macie to samo. Dobrze, a teraz zobaczmy sobie SOHO. No tu macie objaśnienie, czym jest SOHO i po co te misje są stosowane. Ale my sobie przejdziemy do wideo. Chcę zobaczyć, co się działo. Powiem wam szczerze, czyli jak zwykle widzę dane mobilne, a to jest dla mnie dziwne, mam Wi-Fi i to nawet niezłe w domu. Ale zobaczcie, reklama załadowała się jeszcze szybciej.
Mnie, powiem wam szczerze, mnie to po prostu rozbawia i zadziwia, że reklama załaduje ci się zawsze szybciej i wyświetla jakieś durnoty, tylko po to, żeby się kliknął i ta osoba, która ją promuje, dostała ogromne pieniądze za to. O, widzieliście? Mieliśmy ogromny koronalny wyrzut masy. I te właśnie takie kropeczki białe to są właśnie promieniowanie. Naelektryzowane cząstki z wyrzuconego promieniowania kosmicznego. I pomyślcie sobie teraz, że gdyby taki rozbłysk właśnie został koronalny wycelowany prosto w naszą planetę, to byśmy mieli teraz ciemno, niesamowicie. Więc udało się, a teraz zobaczmy sobie z bliższej odległości. Nie wiem, powiem wam szczerze, że w mojej miejscowości są dwa duże nadajniki telekomunikacyjne i jak